Nie milkną echa po ataku na turecką restaurację w Złotoryi. Mieszkańcy zastanawiają się, kto i dlaczego zaatakował tureckiego przedsiębiorcę. Poza wersją, że to konkurencja chce pozbyć się dobrze prosperującej restauracji, pod uwagę brany jest także wątek imigrantów. Pamiętam ostatnio, żeby tu ktoś miał stuczoną szybę. Także wydaje mi się, że raczej to na takim podłożu typowo emigrantów. Lokal funkcjonuje w rynku niecały miesiąc, a to już kolejna taka demolka. Nie wiem, kto robił, dlaczego robił, czemu, nic nie wiem. Według świadków zdarzenia nie mógł to być żaden przypadek. Jakiś oszołom po prostu rzucił cegłówką w szybę, no i drugiego dnia poprawił już kilkoma rzutami. W znalezieniu wandala ma pomóc miejski monitoring, którego jedna z kamer znajduje się niedaleko restauracji. Zabezpieczono już monitoring, trwają przesłuchania świadków tego zdarzenia. Mieszkańcy są oburzeni i solidaryzują się z właścicielem lokalu, Ahmedem Gerikiem. Jemy tego kebaba. Spotkaliśmy się tutaj w poniedziałek, przyszło nas około 30-40 osób, po prostu zamówiliśmy sobie tutaj każdy kebaba. Właściciel szacuje straty na 5000 zł. Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie. Sprawcy grozi do 5 lat pozbawienia wolności.